29 czerwiec, Wisła Mała. Zaczynamy od komunicy zwyczajnej, która gromadzi rzesze wielbicieli miotku. Te pszczoły tutaj, chyba tylko te pszczoły tutaj uwielbiają tą komunicę. Tak, czereśnia po owocowaniu nie wygląda jakoś super. Jakichś żadnych nowych przyrostów, które można by było obcinać. Grusza. Zapytałem w internecie, co to za grusza piękna. Być może klapsa czerwona. Ale to zobaczymy jeszcze. Malinówka z Mikołowa. W układzie pionowym. A tutaj agrest. Lepiej rośnie niż ten pomiędzy czereśnią a śliwą. Tu mamy też jabłuszko. Tak, prawdopodobnie Golden Delicious. A śliwa tutaj po naciąganiach. A też trzeba będzie tutaj troszeczkę ją odgiąć. I znowu komunica zwyczajna. I ptaszki tu urzędują wróble na szampionie. Urzędują ptaszki. Dzień dobry, cześć! Urzędują tutaj, dojrzewają, ale jeszcze do pełnej gotowości konsumpcyjnej daleko. Gruszkę japońską, chińską, czy jak ją zwał po ostatnich cięciach. Śliwa. Węgierka. Też biedna licha. Tutaj wróbelek karmi małego wróbelka, który wróbelek już jest całkiem dużym wróblem. A tutaj ulena. Ulena. Śliwy duże. Pękające. Znowu będą pękać. Kurczę. Nie wiem, co zrobić, żeby one nie pękały. Ktoś to pęka i to się psuje wszystko. Potem idzie te zepsucie, przenosi się te gnicie na inne owoce. No ale co zrobić, chyba taki gatunek, nie wiem. Taki urok, muszę z kimś skonsultować. Trzeba będzie też ciąć te wszystkie badylki rosnące pionowo. Harnaś za dużo ma owoców, zdecydowanie małe owocyki. I tak to jest, zobaczcie, zostawić tutaj. Zostawić tyle owoców po to, żeby było orzeszki. Kurcze, już niech jest mniej, ale niech są lepszej jakości, niech są większe. Pokędzie żywotości liści, ani śladu, a było tylko pryskane octem. Także jedna jabłoneczka, prawdopodobnie kosztela, o ile wierzyć sprzedawcy. Koksa przesadzona, albo złotoreneta. Też owocuje, kwitnie, znaczy się. Ciekawostka taka. I komunica zwyczajna. I borówaczki. Borówaczki pięknie owocują. Ja nie wiem, pewnie grubo ponad kilo dzisiaj żeśmy zebrali. Z 6 krzaków tak naprawdę, bo te pozostałe to tylko pozorują, że coś tam owocują. Także truskawkowe pole. Proszę bardzo, haka się znalazła przez przypadek. Cebula na gnojonym polu. Proszę, po prostu cebulę a la smoki. A la smoki. Miłka przekwitła, ale za to jakieś bardzo ładne te winogronka. Widzicie, takie wydarzone. Te kolejne tutaj są jeszcze w powijakach. Tutaj w powijakach, proszę bardzo. Tak. I co my tu jeszcze mamy? Zostawimy narzędzie zbrodni. Czosnek dzisiejszy. Nie za dużo tego czosnku. Myślałem, że mamy więcej. Coś tam jeszcze z mniejszych egzemplarzy wziąć zabrane do domu.
totalnie zarośnięte poletko. Ale proszę bardzo, z jednego krzaczka tyle mięty jabłkowej, no toż to niesamowite jest. Te anemony dopiero ciągną, to samo jeżówki, ale cebula następnym razem to chyba już będzie do wykopania. Dużo cebuli. Myślę, że mamy trochę mniej cebuli, a więcej czosnku. Też porządek się zrobi przyszłym razem. Maliny to jakoś tak super nie owocują. Nie wiem, za gęsto chyba. Może trzeba to wszystko będzie towarzystwo przetrzebić, zrobić jedne pojedyncze krzaki. Tu jest harnaś szczepiony. I tu są dużo lepsze te efekty. Proszę bardzo, duże owoce. Proszę, duże owoce. Człowiek czuje, że trzyma coś w ręku. Część żeśmy już zebrali. Jagoda kamczacka. Jedna, druga. No i tutaj mamy jeżynę. Kolejna jeżyna. Trzeba będzie sprawdzić, czy przypadek nie jest konsumpcyjna już. Twarda. No. Średnia jakość tych owoców. Może tu będzie jakaś lepsza. Tam coś zjadło część i zwierzątko się pożywiło. No dobra. Proszę, aparacie tego nie oddaję. O, ale proszę, co tutaj? No i tak to wygląda z tymi brzoskwiniami. Za bardzo handlowe to one nie są. Dobrze, no i rzut okiem na cały kształt na góry, których dzisiaj mało widać. Jeden, jeden w setę. No dobrze, już idziemy. Koniec.